Uwielbiam In the Light of Darkness z 2009 roku. Moim zdaniem to była płyta nabita hitami pod korek, więc miałem dość duże oczekiwania, jeśli chodzi o powrót Szwedów z Unanimated. Czy się zawiodłem? O tym przekonacie się oglądając recenzję nowej płyty właśnie Unanimated. Victory in Blood. Ja to umiem szantażować, co? No dobra, nie będę już taki, nie będę was trzymał w niepewności i powiem jak to jest. Z jednej strony mi się ten koszyk podoba, z drugiej oczekiwałem jednak czegoś mocniejszego. Wiecie, czegoś takiego, co wyrwie mnie z kapci, rzuci na kolana i wyje w d***, czy jak to się tam teraz mówi. No ale niestety nic takiego po którymkolwiek odsłuchu się nie stało. No ale już tłumaczę, o co chodzi. Tytułowy Victory in Blood to na dobrą sprawę kwintesencja tej płyty, a nawet powiedziałbym, że kwintesencja tego, czym powinno być w dzisiejszych czasach Unanimated, no bo wali od razu po mordzie wpadającym w ucho melodyjnym motywem. Cały czas zastanawiam się, z jakimi kapelami kojarzy mi się ten nowy album Unanimated. I powiem wam tak. Na pewno z Vatain, z Dissection poza jednym, może dwoma wyjątkami, raczej nie. Momentami, no ale tylko momentami z Mardukiem. No i momentami również z naszym polskim Behemotem. Generalnie zamysł tej muzyki moim zdaniem jest prosty w samej konstrukcji, no bo nie jest wcale prosto nagrać dobrą płytę. A chodzi o to, że mamy tutaj dużo melodii granych na tremolo, do tego mamy raczej nie jakieś turbo skomplikowane, znowu turbo, tak jak ostatnio. Do tego dochodzą niezbyt skomplikowane riffy, ale pasujące do tych tremolowych melodii i do tego również dochodzą takie otwarte akordy. No a tutaj mamy po prostu Vatain. A tutaj jest właśnie ten moment, kiedy mam skojarzenie z Dissection. Później jest już jednak zupełnie inaczej, ale wciąż naprawdę nieźle. Uwaga, uwaga, bo teraz jeden z najlepszych numerów na tej płycie, a na pewno mój ulubiony numer na tej płycie, moim zdaniem największy hit tego albumu, z mega wpadającym w ucho motywem przewodnim na gitarze. Jak to w przypadku takich motywów bywa, jestem kupiony. No i mamy tutaj też mega wpadający w ucho refren, no bo chyba możemy nazwać ten fragment refrenem. No i klasyk, jak ja to nazywam, motyw przewodni z podbiciami. Powiem wam, że jak kiedyś jeszcze sam robiłem muzykę, to bardzo często z tego patentu korzystałem, bo on jest taki tani.
W sensie nie, że słaby, tylko wiecie, o co chodzi. No, nie jest zbyt wyszukany, ale jednak dobrze wpada w ucho i mimo tego, że jest ograny na miliony sposobów, stosuje to mnóstwo kapel, no to jednak ludzie to zwyczajnie lubią i sprawia to, jak to zabrzmiało w ogóle, ludzie to zwyczajnie lubią. No, taki motyw sprawia, że wiecie, nabiera się dynamiki w utworze, a jednocześnie przypomina ten motyw przewodni w minimalnie inny sposób, żeby on jeszcze bardziej wkręcił się w głowę. Piątka to chwila odpoczynku z akustycznymi gitarami, czyli taki trochę rip of Dissection. Pamiętacie na pewno, jeżeli słuchaliście, a jeśli nie słuchaliście, to koniecznie to nadróbcie. Dissection właśnie stosowało takie podejście, że co kilka utworów puszczało takie krótkie akustyczne motywy na gitarze. No to tutaj też mamy, Tool Kandra to miała, tylko Tool Kandra zrobiła to lepiej niż w tym konkretnym kawałku. Natomiast tutaj Unanimated dołożyło jeszcze czyste wokale. No powiem Wam tak, jest spoko, ale dupy nie urywa. Szósteczka z fajnymi gitarami. I wapajnowym łup, łup, łup. Myślę, że ten numer śmiało mógłby trafić do repertuaru właśnie Vatain. I nikt by naprawdę nie zauważył, że to nie oni wymyślili ten kawałek. Wystarczyłoby, że go po prostu odegrali. I kolejny również. To znaczy, żebyście nie zrozumieli mnie źle. Szwedzki melodyjny black death metal rządzi się swoimi prawami. Jedni idą trochę w inną stronę niż szło dawno temu Dissection, inni idą bardziej. Nie mam do tego nic, nie mam z tym problemu. Natomiast mamy 2021 rok i myślę, że mimo tego, że przez wiele długich lat, bo od wielu lat Unanimated nie nagrało własnej pełnej płyty, no to mogli jednak troszeczkę bardziej pójść w taką oryginalną stronę, może to złe słowo, ale starać się jak najmniej kopiować kolegów właśnie z tego wspomnianego Vatain. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, dużo motywów z tej płyty mogłoby śmiało trafić na któryś z albumów kapeli na W, a chyba nie do końca o to chodziło. Nie mam z tym problemu, natomiast nadmieniam, bo tych skojarzeń po prostu momentami było dużo, a powiedziałbym nawet, że momentami aż za dużo. Tylko żeby ktoś nie odebrał tego, że Vatain, o kurczę, jacy oni byli super oryginalni. Nie, nie byli, ale jednak na przestrzeni płyt trochę skrystalizowali swoje brzmienie i swój własny styl. Dlatego jeżeli jakaś inna kapela, nieważne czy jest ze Szwecji, czy z innego kraju, i cóż, że ze Szwecji, no to jednak jeżeli stosują podobne brzmienie, podobne patenty, no to trudno, żeby się po prostu ta muzyka nie kojarzyła. Ale to, co się dzieje dalej w tym numerze, było dla mnie niemałym zaskoczeniem. Posłuchajcie. A potem czeknijcie to. We'll be right back.
No powiem tak, zajebisty motyw z tym solo, ale no tak jakby nie pasuje do tej płyty i słychać, że któryś z chłopaków, który to komponował, no trochę się odkleił i poszedł w zupełnie inne rejony. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem nie pasuje, ale może dla Was będzie właśnie takim światełkiem czegoś nowego, czegoś innego na przestrzeni tego albumu i sprawia właśnie taka solówka mega melodyjna i taka chyba bardziej heavy metalowa, czy nawet melodef metalowa sprawia, że ten album staje się wielowymiarowy. Jesteśmy przy kawałku numer 8, ale powiem Wam, że to nie koniec, bo choć płyta trwa niecałe 50 minut, no to jednak zespół ze Szwecji wrzucił tam aż 12 numerów. No i tutaj mamy mocny, szybki, naładowany energią kawałek. Dalej mamy 2 minuty plumkania. No plumkania, bo z pianinkiem całkiem spoko. I potem 10, w której mamy jeden naprawdę bardzo fajny fragment, gdzie dwie gitary, dwa gitarowe tremolka, tak wiecie, tańczą ze sobą, układając jedną melodię. Strasznie lubię takie rzeczy i mega mi ten fragment pasuje. On pasuje, kurwa. Ci nie pasuje, to nie słuchaj. A tutaj to powiedziałbym nawet, że słychać trochę echa Cradle of Filth. I tutaj znowu jakoś tak trochę delikatniej, ale muszę przyznać, że wychodzą Szwedom te delikatniejsze patenty, takie troszeczkę bardziej grzeczne. Czy tam mniej niegrzeczne? A to co, Painkiller Judasów? Nope. To taki krótki, dość monotonny numer, który ja na przykład odbieram raczej jako taki zapychacz. A tutaj mamy bardzo dobry, długi i powiedziałbym nawet, że wielowarstwowy kawałek. No i tutaj jest już to numer kończący ten krążek. No ale znowu słychać tutaj naprawdę bardzo dużo inspiracji Vatain. To jest dobry, a momentami nawet bardzo dobry album, natomiast ja cały czas czuję, że jednak te moje oczekiwania były większe. Pewnie za bardzo wygórowane i jednak po tylu latach Szwedom nie udało się sprostać tym oczekiwaniom. No i jakbym miał porównać, no mogę porównać, to są dwa podobne zespoły grające dość podobną muzykę. Dużo bardziej przypada mi do gustu Tool Kandra,
którą tutaj niedawno na kanale recenzowałem. No i co ciekawe, bardziej po szwedzku grało moim zdaniem Tulkandra, która jest zespołem niemieckim, bo Unanimated jest szwedzkim. Więc to taka zabawna sytuacja, że Niemcy lepiej poczuli ducha tej muzyki niż Szwedzi. Mam po prostu takie wrażenie, że 12 lat temu, kiedy Szwedzi wydali moją ulubioną i moim zdaniem najlepszą swoją płytę In the Light of Darkness, oni mieli na siebie konkretny pomysł. Z jednej strony chcieli się trochę odróżniać od kolegów z Watejnu, o którym tutaj wielokrotnie wspominam. Z drugiej złapać trochę takiego, wiecie, hiciarstwa, jakie było na ostatniej płycie Dissection. Tej, która totalnie się różniła od dwóch poprzednich albumów. Mówimy tutaj o ostatnim krążku, Rain Chaos, który po prostu był dużo lżejszy, dużo łatwiejszy w przyswojeniu, a jednocześnie prostszy, ale mega wpadał w ucho i uważam, że to był naprawdę kapitalny album. I w taki sposób moim zdaniem grało swego czasu Unanimated, szczególnie w dwóch kawałkach. In the Light of Darkness i The Endless Beyond. Wiecie, o co chodzi? Tak hitowo, tak prościej, z jasnym określeniem zwrotki i refrenu, a jednocześnie z diabłem, z agresją, nie pozbywając się melodii, ale jednak właśnie tak hitowo. Mi się to bardzo podobało i bardzo mocno liczyłem, że właśnie taka będzie ta nowa płyta po tylu latach czekania. No i taka nie była. Myślę, że po tylu latach zastanawiania się, co nagrać, po prostu zespół mógł jednak albo jasno się określić, co chce robić i iść w tym kierunku, albo zrobić coś kompletnie innego niż robił do tej pory. A tymczasem no nie zdziwię się, jeśli wiele osób będzie uważać, że to jest po prostu kolejny album Watejn. I to jednak takie określenie, takie porównanie no nie jest specjalnie pozytywne w kontekście muzyków z tak długim stażem i płyty, na którą pewnie tak jak ja wiele osób czekało przez długie lata. No ale trochę sobie ponarzekałem, żeby nie było tak cukierkowo. To jest dobry album, warto go moim zdaniem posłuchać. Ja może jeszcze za 5-6 przesłuchań się bardziej do niego przekonam, no ale jednak chciałem, żeby siadł mi bardziej, siadł mi po prostu dobrze. I nie sądzę, żebym zawarł go w jakimś zestawieniu, tak, coś takiego będzie, moich ulubionych płyt tego roku. Jeśli trafi tam coś z takiej muzyki, to będzie to raczej Tulkandra z Niemiec. Słuchajcie, moje social media latają na ekranie, zapraszam do zaobserwowania mnie na tych profilach, na tych serwisach, zasubskrybowanie kanału, czemu nie? Widzimy się naprawdę niedługo, trzymajcie się, cześć!